Kto ma kapsel? Kto ma kapsel? Kto jest bohaterem dnia? Najstarszy, najcwańszy. Dawaj kapsla. Kapsel stracił powodzenie. Nikt nie zabierał kapsla. A dać im kawałek papieru do zabawy. Zobaczycie, jak strzępią papier. Jaka to jest najlepsza zabawa? Papierowa. No, może być papier biały, szary, gazeta. Gazeta ma farbę drukarską, a papier toaletowy jest bez farby. No, i takie igraszki. Nie nadąży człowiek z końca w koniec. O, tu koniec, tam koniec tej zabawy. Czy, 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 czy. No i następne gryzienie. Jedna mata była gryziona. Tak, to trzeba ostrzyć ząbki. Wejdę pod stół i spod stołu nagram. Z poziomu podłogi, a nie z poziomu stołu. Prawda? Mogą być ciekawsze ujęcia. No, nunka. A, ty też jesteś ślicznota. Ty ślicznota. Do kogo ty pójdziesz, ślicznota, jedna i druga? Do kogo wy pójdziecie? Kto umie czytać ze szklanej kuli przyszłość? Jestem do poziomu i co z tego, jak psy wszystkie tu na mnie wchodzą? No to co to jest? To to jest filmowanie makro? Nie ma ostrości tak blisko. Przecież one wsadzają nos w szkło obiektywu. To się tak nie uda. No ty jesteś ślicznota. Jedna ślicznota z drugą ślicznotą. No, podskakuj, podskakuj tu, na panią skakuj, pewnie, pewnie.
Bo te pieski się tak pani boją. One są takie wszystkie brudne. Takie brudne, aż żal patrzeć. I tak się wszystkie boją i trzęsą się ze strachu. A pani je szarpie. Te pieski się tak pani boją. Tylko dlaczego te pieski ciągle pani wchodzą na nogi? I do pani się pchają na brzuch i na piersi. Do szyi, do ust. Chcą mnie lizać po buzi, po uszach. Naprawdę. Ja nie kłamię. Ja od nich uciekam, ja chcę filmować, a tu się nie da. Jak zejdę do poziomu piesków, to jestem... To jestem na ich... Ojejku, na ich prawach. Na ich prawach sfory, tak? Jestem tak samo jak one. Ja jestem taką starszą suką. Matką. Pani suka. A co w tym złego? Suka to suka. Jest pies i suka. Gdyby nie suka, to by nie było szczeniaków. Ha, ha! Szczeniaki by się z czego rodziły? No. Idziemy spać. Wstajemy. A w miseczkach leżą szczeniaki. No, się w nocy urodziły w miseczkach. Tak jak 6 grudnia na Mikołaja w butach. Czekolady, ptasie mleczka, lizaki, batoniki. Różne orzechy, migdały, pomarańcze, mandarynki. Tak, bo w butach się rodzą 6 grudnia. Takie smakołyki i prezenty. A moje pieski kiedy się rodzą? W nocy. W nocy się rodzą. My śpimy, wstajemy, a w miseczkach leżą szczeniaczki. A takie ślicne. Takie ślicne wszystkie. I rosną potem. O, to był poślizg. Poślizg normalnie. Zjazd narciarski, slalom. Pieski się mnie tak boją i wszystkich się tak boją. Ja teraz każdego klienta, kto do mnie przyjeżdża, kto odwiedza moją hodowlę, każdego klienta wypytuję. Proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, czy u mnie panuje fetor? Czy u mnie widzicie ogrom kartonów i szmat? Czy moje psy są brudne, tak paskudne? Tak brudne, paskudne, że aż żal patrzeć? No pytam się klientów wszystkich, kto tylko mnie odwiedzi. Za każdym razem. Czy moje Yorki są brudne? Czy są śmierdzące? Czy są zaniedbane, niekąpane, nieczesane, niestrzyżone, niegolone? Jeszcze może nie nakarmione, czyli głodzone, zachudzone, chore, zakrościałe, oczy zaropiałe, uszy zagrzybiałe, albo ze świerzbem usznym i całe ciało znużeńcem. A psy tak bojaźliwe, tak strachliwe, tak wylęknione, tak wycofane, że siedzą tylko w kącie i się wcale nie ruszają. Boją się w ogóle ruszyć łapką. Nie ruszają ani łapką przednią, ani tylną, ani ogonkiem, ani uchem. Po prostu pieski z porcelany. Moje pieski są bardzo wylęknione, strachliwe, bojaźliwe, brudne, śmierdzące. Tak napisała pani Gosia.
nasłany klient przez konkurencję hodowców Yorkshire Terrierów. Hodowcy tej samej rasy są konkurencją dla siebie. Przynajmniej niektórzy tak to widzą, tak to traktują i tak zwalczają się. Nie ma konkurencji, rywalizacji w jakości, w zdrowiu, w urodzie, w cenach, tylko jest konkurencja na śmierć i życie, na likwidację, na zaszkodzenie komuś, na obmówienie, na fałszywe świadectwo, wymyślone historie, oskarżenia całkowicie. No to jest w ogóle nawet nie jest science fiction, bo science fiction jeszcze ma jakąś historię, jakąś ma fabułę i jakiś sens, a tu nie ma sensu oprócz niszczenia konkurencji. Konkurencji, którą ktoś odbiera jako wroga. Ktoś, kto ma tą samą rasę i ma piękną ofertę na OLX-ie, w YouTubie i na stronicach, na swoim portalu, na swojej domenie, to taki ktoś jest traktowany jako wróg. Wróg, że nie daje komuś sprzedać byle jakich psów, bo na przykład ja mam pieski śliczne. Śliczne, zdrowe, prawidłowe. Jeżeli pieskowi coś dolega, to ceny obniżam w dół i to mocno. Piesek miał tyłozgryz, to idzie za grosze. Za 1/3 ceny. Normalnej ceny. A piesek wystawowy, z wybitną urodą, z wybitnym rodowodem, no to idzie cena od 1800 w górę. Jak już jest ładna uroda, taka wyjątkowa, śliczności, piękności, no to za samca się bierze 2500, nawet 3. 2500, 3000 złotych. Suczka jest droższa. Suczka prawidłowa, ale przeciętnej urody, no taka zwykła, normalna, jak większość, no to 2000. A jak suczka ma jakąś urodę taką wyjątkową i jest bez wady, jest prawidłowo zbudowana, bez żadnej wady, którą można stwierdzić wzrokiem i dotykiem, palpitacyjnie, palpacji. Palcówka, palcami. Badanie palpacyjne, tak? To wtedy taki piesek bez wady, mówię o piesku, o suczce, no to cena jest wyżej. Suczka wtedy, jeżeli jest bez wady, bez widocznej wady, ale widoczna, to nie tylko jest na oko, to jest też namacanie, bo przecież macamy dużo, tak? Dużo części budowy można macać palcami. Czy to główka, u pieska jąderka, ogonki się maca, klatkę piersiową, jaka głębokość. No to suczka takiej wyjątkowej urody to się zaczyna 2,5, 3, 3,5, 4, nawet w górę 5, 6, 7 i 8. No są hodowle w tej chwili, wcale nie ZKW, PFCI, wcale. Hodowle, które nie są w tym stowarzyszeniu ZKWP FCI, czyli Związek Kynologiczny w Polsce. Nie, w innych stowarzyszeniach, na przykład ZPR, Związek Psa Rasowego, czy tam Związek Psów Rasowych, czy tam inne jakieś... Kennel Club i inne tam Stowarzyszenie Miłośników Psa i Kota, czy Stowarzyszenie Miłośników Psów. No wszystkie takie różne stowarzyszenia. No to przecież są obecnie takie hodowle w OLX, w
które oferują jorki, suczki drożej, pieski tani, pieski miniaturki po 6 i 7, suczki po 7, po 8. Tysięcy, tak, nie złotych, nie, nie. To nie jest pół paczki papierosów. Papierosy teraz kosztują 13-14 zł. Więc taki piesek, miniaturka w różnych stowarzyszeniach, różnych, obojętnie jakie stowarzyszenie, ale piesek, miniaturka, Yorkshire Terrier w cenie 6000 zł, 7000 zł, 6-7. Suczka 7-8 tysięcy. 7 tysięcy, 8 tysięcy, suczka, miniaturka. I te ogłoszenia wiszą. Jest podany numer telefonu, nazwa hodowli, miejscowość, można dzwonić, można się umawiać i kupować. Kupować jak ciepłe bułeczki, póki są, póki ktoś nie ubiegnie, póki ktoś nie sprzątnie oferty. Zostaw ten kabel, bo cię prąd chyci. Chycicie? Póki są te ciepłe bułeczki jeszcze do wzięcia, bo za chwilę będą sprzedane i trzeba będzie się tylko oblizać. I będzie już po ptokach, po obiad, musztarda po obiedzie. No, a hodowla ZKWP FCI wcale to nie są najdroższe hodowle. Tak by się wydawało, prawda? Że to takie mistrzostwo świata. Bo to nie jest mistrzostwo świata. Tu nie zależy od nazwy hodowli, ani od nazwy stowarzyszenia, ani od tego, kto rządzi tym stowarzyszeniem, ani kto ocenia na wystawach. Bo wszystko zależy od tego, czy hodowca jest świadomym hodowcą. Czy posiada wiedzę w rozrodzie, w przekazywaniu cech dziedzicznych. Czy wie, co kojarzy z czym, co mu się rodzi i czy następnym razem dobiera inaczej, jeżeli wyszło coś nie tak w miocie szczeniaczków ze skojarzeniami.